W aktualnym odcinku. Co mówimy w takich momentach? Ach tak, game over. A teraz kontynuujemy. Ej, stój! Co? Patrz, ta postać, nie? No. Ona chodzi przecież do Shujin Academy. Spójrz, to ma mundurek ze Shujin prawie. A faktycznie, no. I a fryzurę jak takie mi, to jest fantastyczna pani lekarz z Persony 5. Wiadomo, takich się wzorowali. No, ale na dobra. Tym, na wyjeździe do Francji, na roku szkolnym wymiennym. Tak. Ty, a patrz, jesteśmy głupi. Od szkoły można po prostu do FU pobiec. A ja biegałem jak idiota po całym mieście. O Boże. No, teraz... Człowiek się uczy na błędach, co nie? Teraz no. Teraz ja dostanę. Tak, 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 już masz. Base damage. Więc, kontroler. I the architect, więc teraz ja. A i teraz, oj, i teraz to jest zostało pewnie na... Wiesz co? Oszczędzamy, no. No dobra, dobra, ale następnie sobie jeszcze jedno zdrowie dodam wtedy. A, bo ci tak brakuje ci 9 punktów, no, no. Bo z tych mocy to będą mnie pierdoły takie, wiesz. Nie potrzebujemy, jesteśmy zarąbiści i tak nie robimy backtrackingu, to mogą zrobić inni, nie? Więksi fani gry. Miraculum. A właśnie, trzeba ci strój zmienić. No, właśnie, trzeba strój zmienić, żebym był znowu czarnym kotem, a nie białym kotem? A, według mnie, no. Według mnie też wolę czarnego, ale... Daj, uważam, że to jest takie ten, no, dyskryminacja. Gandalf biały? Teraz jestem Gandalf czarny. No i nice. Ten, który podrywa naszą bohaterkę. Tak, chwilę później. Jak idziemy, Marinette? Max czeka na nas. Jestem pewny, że jego gra będzie niesamowita. Dobra, idziemy. Aha. Czyli domyślam się, że oczywiście startuje do Marinette w serialu, co? No tak, mówiłem przecież. Biedaczek. Pozagraj kilku gierek. Skoro mowa o next levelowym szycie, Max, twoja gra jest totalnie zarąbista. Naprawdę ci się udało zrobić wielki klejnot tym razem? Próbujesz być mazem, oczywiście. To nie jest ostateczne, ale jest wciąż miejsce na poprawki. I też FPS-y nie są zbyt gładkie, kiedy... Weź przyjmij komplement w dobrym momencie, Max. Jesteś naturalny w tworzeniu gier i to pokonuje... Pokonujesz nazwę wszystkich w tej kwestii. To jest nawet lepiej niż większość gier z tego... tam na zewnątrz, może tam mówię. To jest nawet lepsze niż większość gier na rynku. Tak myślisz? Serio, zaufaj mi. Myślę, że mamy nasze dłonie na arcydziele. To jest Ultima Mecha Strike 3 Champion, o którym mówimy. Powinna wiedzieć. I nawet pamiętałeś, żeby wbudować split screen przy multiplayerze. Wow, Max, jesteś zajebisty. Niektóre gry tak nie potrafią. A po chwili. Masz niezły tupet, by narzekać na moją grę naprzeciwko mnie, tym bardziej jak wasza piątka powiedziała, że to jest sarąbista gierka. Wiecie, jak wiele czasu spędziłem, by ją zrobić? Jak nawet nie zrozumiałem prędzej niż wy, że jesteście tylko bandą hipokrytów? Max, coś w ci weszło? Słuchaj, jak nic, obstawiam, że ta Lila ma... Znaczy, może nie, że ma moc, tylko... Ktoś się za nas jakby... Nie mówię, że tylko za mnie, ale za innych się też przebierają po prostu. I coś mu wkręcają każdemu, żeby się samokumanizowali, nie? O, to będzie plot twist główny tej gry pewnie. No tak mi się wydaje. Znaczy, bo ogólnie Lila miała moc od... Bardzo często od właśnie władcy ciem, że była sztuczną... inaczej. Fabularnie jest dużo tych Miraculum i kiedy jest Miraculum Lisa, który sprawia, że możesz tworzyć iluzję, nie? Ale i raz ta Biedronka dała to faktycznie Lili, ale stwierdziła, że ona to znaczy pomogła jej faktycznie tam rozwiązać typa zakłamizowanego, ale to tylko wykorzystywała, bo była kłamcą, bla, bla, bla. A później jak ją Waca Ciep przejmował, to też miała tą moc, tak jakby tak w cudzysłowie, nie? I ja mam wrażenie, że ona jest była przed momentem na przykład przejęta przez Wacę Ciem, i żeby to zrobić, ale później z nią to moc specjalnie, coś w tym guście, nie? A właśnie, władca cię może tą moc stymować kiedykolwiek chce. Nie musi, nie ma jakiego, nie musimy my kogoś ocalić, o to chodzi też, nie? Ale wracając, no dobra, pokręcone, ale w uproszczeniu, Lila po prostu robi nasze kopie czy coś, iluzję i my obrażała, no, no. Teraz Maxa, nie? O. Ja się zaśmiałem z czegoś innego, bo właśnie jak popatrzyłem na tego Maxa, dlaczego on ma na sobie farby Grove Street? Ja pierdzielę. Jaka jest no. Smoke. Co wy pogrywacie? Zacząłeś się, abyś na mnie skoczyć? Cieszycie się, ja bym czuł się okropnie? Spokój tam na Max, nikt z nas nic źle nie powiedział o twojej grze. Wiesz dlaczego? Ponieważ się nam podoba.
Takemi, ja chcę być takim. Proszę. Kaga, nawet się nazywa coś tam z mi na koniec. No tak. To prawda, twoja gra jest niesamowita. Nie, słucham tych kłamstw, tym bardziej kiedy mówią je prosto w twarz. Jak mam? Możemy zostawić jej samego? Pierdzielam stąd. He? Co się stało? Co do diabła? The hell? Czy nie mogę coś zagadać? Pogadaj ze mną. Hej! Marinette, co ty robisz? Co się właśnie stało? To tak jakby Max halucynował. Grzybki halucynki czy co? No faktycznie, coś jest tu podejrzanego. Od kiedy zagrał w Grand Theft Auto San Andreas, zachowuje się strasznie dziwnie. Próbowałam z nim porozmawiać, żeby wmówić mu trochę rozsądku, ale uciekł wtedy. Naprawdę się martwię, że zrobi coś, czego będzie żałował. Teraz szczególnie, kiedy grał w to San Andreas. Nawet się ubiera jak oni. Co, jeżeli pomyślisz, że należy do jakiegoś gangu? Gruchy. Co powinniśmy zrobić, Marinette? Nigdy nie myślę nad ludzi. Czekaj. No, powiem ci, że nigdy się nie myślę nad ludzi. Więc, wiesz co? Podążę za nim. Pierwsze zdanie biznesu to odnaleźć Maxa. Widziałeś go gdzie po raz? Wygląda na to, że pobiegł z powrotem do domu. W okolicy Place de... Voshy. Czaję bazę. Wiesz, że Max to powiedział, nikt z nas nie mógł powiedzieć mu tych różnych rzeczy. Myślisz to, co ja myślę, Marinette? Nie musisz nic więcej mówić, Tiki. Podejrzany podrabiacz, zabijający... zabijający niepewność. Myślałem, że na serio zabijający. Zabijający samo... Zabijająca pewność siebie, niewinnych ludzi? Czy to coś ci przypomina? To musi ta sama osoba, która wykrywała klientów w sklepie, że udawających mnie. Jednakże Max był bardzo konkretny. Widział naszą całą osobę, która nawalała go w grę, nie tylko mnie tym razem. Czy może być więcej niż jeden sobowtór? No tak. Podrabiacz? Coś tutaj definitywnie jest nie tak. Masz rację. Potrzebujemy śledztwa. Najpierw znajdźmy Maxa, zanim będzie zakumatyzowany trzeci raz. Place de Vosges to było, nie? Znaczy Vosges. Vosges, no coś takiego. A, czyli chyba ten park. Chyba. Się zastanawiam, które litery we francuskim się nie wypowiadało. Mówisz, i to ona jak nic to zrobiła, nie? Plotka mawia, że byłaś bardzo niegrzeczną dziewczynką, Marinette. No, ciekawe. Fuj, ona naprawdę mi moją byłą przypomina, to aż boli. Adrien, słyszałam, że Max wołał o ciebie z Place de Vosges. No. Place de Vosges. Coś tam. Czekaj, sprawdzę. Dobra. Nie gadam sobie, Marinette. Tylko Adrienowi ufam. Ale dobra, nieważne jak. Pierwszy raz Adrien jest potrzebny. Ty się zaskoczyłem aż. No co nie? Zawsze gadamy my, znaczy ja, Marinette, a tu nagle Adrien. Max, trzymaj się! Co się stało, że jesteś taki zdenerwowany? Adrien, dzięki, że wyszedłeś. Jesteś zajęty jak 92,8 twojego czasu z 24 godzin. Co zostawia, że masz tylko 7,2 aktualnego wolnego czasu na dzień. Zawsze mam czas na przyjaciół moich. Chloe powiedziała mi straszne rzeczy. O tym, jak inni źle mówili na twoją grę przed tobą. Proszę, powiedz mi, że to nie jest prawda. Marinette, ale ja, Nino, ci przyjaciele z dwiema twarzami, nawet wyglądały na to, że nawet dłonie Chloe... Co? Chloe jest niczym w porównaniu do nich. Nawet ona nie miałaby takiej przyjemności, aby czuć tak przykro. Aż myślę, że to ciężko w to uwierzyć, Max. Musi być jakieś wytłumaczenie na to wszystko. A ja upewnię się, że je znajdę. Niczego nie zrobisz. Nienawidzą mojej gry i sprawili, żebym o tym wiedział na 100%. O, daj spokój, Max. Jesteś naprawdę świetnym twórcą i designerem gier. Prawdopodobnie najlepszym. Nie pozwalaj, żeby takie myśli dotarły do ciebie. Spotykamy się znowu, graczu. Zaiste. Nie pozwolę tym przyjaciołom o dwóch twarzach, tych dwulicowych,
przyjaciołach twoich, żeby zmniejszali twój talent. Dam ci szansę i okazję, żeby zmienić Paryż we twój plac zabaw, gdzie możesz panować jako mistrz gry. Celem tej gry będzie przyniesienie mi Miraculum Biedronki i tym razem czarnego kota. Co jest znowu? Dlaczego? Ach, nieważne. No, ale zwróćcie uwagę, że zawsze mówi tematycznie do tej mocy, którą ktoś przejmuje, nie? I to zawsze jest w serialu, że nie wiem, dam ci tam moc dźwiękowców, no teraz zmyślam, ale dźwiękowcu, dzięki temu zagłuszysz odgłos tego Paryża, nie? Coś takie, no wiesz, takie teksty, nie? Mm. Pogadajmy o rzeczach na następnym poziomie, paco ciem. Wchodzę na 100% do tej gry. Słuchaj, jak ty, ale ja z graczem po raz trzeci, tak jak to było wcześniej powiedziane, na trzeźwo. Nie popatrzę bez trzeciego piwa. No właśnie, musicie wyrównać, nie? Smacznego. No, a logika, nie? Trzeci raz. Tylko nie strać przytomności. Tak. Ciekaw jestem, jaki jest dubbing w polskiej wersji tej gry. Nie ma polskiej wersji tej gry. Tego filmu, serialu. Nie, polski dubbing jest spoko, ale czasami są takie wpadki w stylu... Znaczy nie, no czasami pomylą jakieś nazwy na przykład, nie? No bo za naszych czasów właśnie pamiętam, że dubbing był zawsze zarąbisty w kreskówkach, nie? Że to był tak jakby pik. To był szczyt dubbingu z kreskówki. Wiesz, mnie rozwaliło raz w jednym odcinku, było coś takiego, że Władca Ciem nagle w jakimś odcinku, chyba pierwszym lub drugim sezonie, mówi, że przynieś mi kolczyki Marinet. Ja tak, co? Przecież nie wiesz, że to jest Marinet. Wiesz, takie, nie, co tam się wydarzyło, a tak było, nie? To jest dziwne strasznie. Tak. Albo był, nie pamiętam jak on się nazywa, ale jest ta moc jakiegoś tam cofania w czasie, nie? I ktoś ją... Nie, czekaj. Znaczy, była nas jakaś przeciwnika, że na przykład to był... Kurde, czekaj, myślę jakiś przykład, gdzie nie byłaby oryginalna nazwa, ale... Czekaj. No jak w sensie? No nie, dobra, powiedzmy, że jest władca czasu dla przykładu, nie? No. Bonus! Tak, znaczy chyba. A nie. Wyglądało jak bonus, ale to jest kolejne miejsce po prostu. Wiem. Powiedzmy, że nazywa się, że jakiś typek jest władcą czasu, teraz mówię pierdoły, nie? A przeciwnik się nazywa, nie wiem, władca... Czekaj, może nie władca. Kurde, nie mam żadnych pomysłów teraz. No po prostu nagle jest... Dobra, władca czasu to ten dobry, a przeciwnik się inaczej nazywa. I nagle mówią początek słowa przeciwnika, ale czasu końcówka tego niby dobrego, rozumiesz, nie? Takie aż mieszają dobry. Dwie nazwy. Tak, tak, czasami się zdarzyło, no. To jest jeszcze gorsze niż to, gdy... znaczy, to nie jest aż tak zły błąd, ale zdarza się czasem, że ten sam aktor głosowy w jednej części wypowiada nazwę poprawnie, a w drugiej już błędnie. Ale tak było, ale to Marinette powiedziała, a później Władca Ciem powiedział. Praktycznie w tym sposobie, nie? Ale wcześniej mówili, no poprawnie, wiesz co chodzi, no kurwa. No, że aktor też sam zapomina, nie, bo tyle roli. Ale mnie rozwaliło, że wiesz, że w Gothiku 4 bezimienny powiedział Zardas. O, to tak samo, to właśnie mam podobny przykład. Bo w Wiedźminie 1 i 2, nie? No. Normalnie wypowiadali miasto Wyzima, nie? Geralt zawsze mówił Wyzima, Wyzima, Wyzima. Wypowiadał to tysiące razy. A ten sam aktor w Wiedźminie 3 mówi nagle Wyzima, kurde. Ale Geralt, tak? Czy... Geralt mówi Wyzima. Dobra. Ten sam aktor, nie? Ja myślę sobie, kurde, ty wypowiadałeś to słowo 10 tysięcy razy. No to wiesz, ale też rozwala, wiesz, od pierwszej części do trzeciej Zardas. Gothic 4, Zardas. No? No właśnie, co jest nagle? Przecież Jacek Mikołajczak też wypowiadał imię Xardasa tysiące razy, nie? No. Możemy pomyśleć, że no kurde, okej, masz inne role, ale coś takiego chyba w pamięci zostaje, nie? No tak, a inni ludzie normalnie byli Zardas. Był Xardas właśnie w dubbingu, nie? Bo ja pamiętam, ale pamiętam, że raz mnie rozwalił... O, coś dla ciebie? Nie wiem, czy nie mógłbyś tego użyć. No właśnie, sprawdź. Możesz. O, winda! Ej, to mi przypomina... Kurwa! Co mi to przypomina? Nie mogę nie zrozumieć, bo to się ciągle tepa, kurwa! Wiesz, co chodziło? Czekaj, teraz dla mnie pora. To była w końcu kop. Ale to mi przypomina jak jakiś pałac Persony, nie wiem, ten... Przychodziłaby mi do głowy Futaba, no właśnie, ale... Czy tam były takie zielone te... Nie, to gdzie były takie zielone platformy? To chyba nie było u Futaby. Nie, tak, było? Futaby, no tak. U Futaby to było? No, możesz docisnąć?
A nie, to już jest wciśnięte. Wcześniej... A, bo to był ten teleport, więc tutaj teraz... Tak, było w tej piramidzie, tylko no, nie zawsze, nie czasem tak było. Naprawdę, jakby... Jakby się tutaj na Futabie wzorowali. No, w sumie... Un point pour chat noir! J'imagine qu'on peut passer aux choses sérieuses maintenant. To była dobra decyzja, że wybraliśmy francuski, tak oryginalny audio. Ciekaw jestem, czy aktorzy głosowi są oryginalni z kreskówki. Tak, tak, ja rozpoznaję, bo oglądałem tylko po francusku, wiesz? Ej, to jest zarąbiste, to jest fajne, że to są oryginalne głosy. Ale po angielsku też, z tego przynajmniej na pewno Marinette i Adrien byli po angielsku też tak samo. No to dobrze dopolerowa... Ogólnie do... Spoko platformówka taka licencyjna, nie? No, wiadomo. Tylko no. Ten multi był w singlu pewnie działa jeszcze fajniej. No dla ciebie... A, nie możesz. Czyli, nie. Czyli wracamy chyba. Ble. Nie, to musimy wrócić na... Co jest? Ja jestem. Musimy normalnie wrócić. Kurde. Brawo my. Level design, no, w niektórych miejscach widać, że jest to gra licencyjna, ale no... Mam porównanie do dużo, dużo gorszych gier licencyjnych, więc... A nie, to nie na górę. Kurde, nie! To. Lewo. Tak, w dół, no. Jak na gry licencyjne, szczególnie w dzisiejszych czasach, to już jest jeden z lepszych produktów. No. Dla ciebie? No, ale wracając do tego dubbingu, no to się wiele razy zdarzyło, wiesz, że... Po prostu, znaczy wiele razy. No kilka razy tak pomylili, wiesz, teksty, nie? No to widać, jak bardzo sercem podchodzą do tego. Ale pamiętam, że mnie rozwaliło coś, bo jak była pierwsza przemiana Biedronki tak typowo, to z jakiegoś powodu był dubbing inaczej powiedziany, wiesz, i... I, znaczy, tak. O ile zawsze jest po prostu, wiesz, ta sama sekwencja, że tam tiki, kropku, i ona tak zawsze krzyczy, jak przez przemianę, nie? ale na przykład ty mówisz, jak nie ma jego nazwy, nazwa tego twojego dżina i wyciągaj pazury, nie? Mhm. No i przy pierwszym powiedzeniu jest inny dubbing, niż jaki jest używany przy reszcie. I tak brzmiało dziwnie, jak na przykład dopkuj albo coś takiego, nie? Ale odpaliłem na... Ciekawości na prędkości 0,5, czy jakieś mniejsze, nie? Brzmiało normalnie na... Ale spadliśmy super! To dziwne teraz. Czasem nie mogłem też zrobić podwójnego skoku, mimo no, że wyskoczyłem z... No, ale wracając. Dziwne. Było, wiesz, tiki kropku, ja daję na pół prędkości, jest też tiki kropku, tylko jak się inaczej powiedziane. Ludzie w komentarzach piszą pod tym filmem, że ty jakoś dziwnie to było działa. Drugi komentarz, no coś tam faktycznie, jakoś tak nie brzmi jak kropku. Ja mówię, daj sobie na spowolnienie, będzie to chyba zacząć normalnie, nie? I kolejna osoba po moim komentarzu, no brzmi dziwnie, inaczej to działa, tak kurwa mać! Wiesz, myślałem, że no przecież jest kropku i to cholery jasne, tylko sobie spowolnijcie. No Boże. No nie! A to jest najlepszy moment w tej grze. Chwilę po tym, jak pochwaliliśmy nagle najgorszy tak. Poziom w grze. Tak. Jak za to mam teraz? Kamera. Żeby trafił, no, to jest właśnie. No. Nie! O, dobra. Ja pierdzielę, dobra, udało się. Dobra, to ja teraz się respawnię. Teraz możesz, no. Kurde, co to za poziomy. Jeżeli jesteśmy we wnętrzu jego gry, to jasne, to nie dziwię się, że mówili, że gówniana. Bo co jest? A, to nas to jest powrotem, aha. Po co tam wreszcie w sumie? Halo? To był chyba teleport dalej po prostu, czy co? Nie, to samo miejsce. Znaleźliśmy tam coś, bo nie zwracałem uwagi. Nie. No to zarąbiście. Level Divine! Ej, oni chyba naprawdę chcą pokazać, że no, że gra tego Maxa była gówniana i no po prostu przyjaciele, ci, których sobie wyobraził, byli szczerzy. Mhm, nie odwróć tego, nie? I morałem tej... Mhm. Nie. Morałem tej historii będzie to, że dobrzy przyjaciele kłamią i jak jesteś w chuj brzydki, to powiedzą ci, że jesteś piękny. Logiczny był. Może się zrespić. Próbuję. No nie próbujesz. No to jest ani nie skakałem. Wciskam cały czas, ale wiesz, przez to, że jest trochę opóźnienie obrazu, to wtedy, kiedy ja klikam A, to i... No to wtedy jesteś pewnie w czasie rzeczywistym. Wyskoku. A wskoku nie mogę, nie? Ja myślałem, że nie można ich farować, jak chodzi o tych silniejszych. On forme une équipe d'enfer, Malady! Malady? Malady. Donc, il a choisi l'arc de triomphe pour en faire sa base. Ça va les chevilles? Widziałem to, podniosłeś to, było słychać. Tak. No, chyba będą teraz te zagadki, wiesz? Zagadki. Co jest? No, co? Nie musi ruszyć. O, kombo! O, a teraz będzie duże kombo. Nie zwróćcie na to uwagi, że kombo robimy. Bo wcześniej chyba nigdy nie udawało.
czternastkę biłem. Ej, kto to jest tam na boku? A powinniśmy mówić, że wracamy za każdym razem. Ale my chyba dochodzimy bardziej do jego świata, nie jak to jest. Chyba odblokowuje się za każdym wyjściem coś, nie? No. Znaczy musimy wchodzić do tych vorteksów, na pewno, nie? Patrz, tak jakby gracz miał dostęp do kodu rzeczywistości, co? Halo? Help! Zdjęcie. Nie! Kurde, ta kamera. No zrespij się. Teraz tylko gdzie opcjonalne. No zrespij się. Bo tam było jeszcze trochę punktów, które mogliśmy zrespić. Widziałem, słuchamy się. Zobaczmy najpierw, co tu jest. A, okej, okay, tu jest strzałka. To jest fabuła. To wróćmy się. Tylko myślałem, że może tutaj jest tylko vortex i wtedy się trzeba... Brawo. Cofnąć. Nie moja wina, że umieram. W tej grze rzeczywiście ta wymówka działa. Czekam, aż ty to skończysz. No przecież... Aha. No nie, bo będzie mnie respił zaraz, jak cię skoczę. A że ja dobrze skaczę. O, dla ciebie. A, nie otworzy. To spierdzielamy. Powinna stępić z powrotem. Ha! Geniusz! Już daję tą grę! Wiesz, co chodzi, nie? Tak, dobra, ty mnie z powrotem. O, to było z powrotem. Jesteśmy zajebiści. Najlepsi! Szybko. O nie. No i próbuję nadążyć przed śmiercią. Ty umierasz i mówisz mi brawo, nie? No nie, no ja wiem. Brawo, że też padłeś w sensie. Na tej zasadzie. Muszę mi powinczować, kurde. Tak. A my nie mamy jakiegoś naładowanego ataku, czy coś takiego, czy po co jest ten pasek wokół naszego, naszej ikonki podczas walki? A nie wiem. Wróćmy się trochę. Chyba RP, ale to wtedy jak niby byli zdecydowani, bo napisane, nie? Wróćmy się po punkty. Ale mam wrażenie, że wywalony na nie, wiesz. Dwie, czy nie potrzebujemy wszystkich? No i tak 100% nie sprawimy, więcej. No właśnie, ale dwie, trzy kulki ale, więcej. Ale w miarę dokładności fajnie byłoby zebrać przynajmniej jak najwięcej, nie? No wiem. To są te zielone rzeczy, co zbieramy, to są makrony, nie? Te ciastka francuskie. A, tak, no. Franchement, comment ça pourrait mal tourner? Macron. Czyli przynajmniej to trochę poziom z tego. A, no też. Przynajmniej to trochę poziom z tego. Saints Row 3 też się było w tam wirtualnej rzeczywistości. O, tak, to. No, to może z tym się kojarzyło, że zielony kolor i tak dalej. A czymś innym, takie właśnie dokładnie takie platformy zielone. Normalni ludzie skakają po platformach, Perkur, a chuj idę bokiem. Astral Chain od Platinum Games. Na Switcha, ekskluzyw taki. Tam właśnie był też taki świat, drugi, do którego się wchodziło. I tam właśnie były też, to były co prawda niebieskie, nie zielone, ale właśnie takie platformy, też takie ostre, takie kwadratowe, jakby były to bloczki. A to zielone mi się właśnie z Personą 5 chyba kojarzyło. No pewnie tak. Mam wrażenie, że postan będzie za tym przejściem. Restons-en là, d'accord? Dream Team! Dzięki. Oho. Szczęśliwy traf! Ok, voilà qui est inattendu. Ej, tak, to rzeczywiście futaba jest, kurde. Jak? Jak to party crasher oglądały? Co? On chyba... Chyba nie. Chyba balony albo disco bole. Chyba balony. Pokałeś mnie. Befana wynagrodziła dobro, zmieniając ich w... Co to jest Befana? Kwiaty? Wróżki? Cukiery? Kurde, nie, wróżki? Chyba w kwiaty. Ja pierdolę. A, mogę jeszcze raz się pomylić. Jakie było imię złocznicy Super Walentynek? Znam Strylera. Strylera to znam. Który super złocznica właściwie istniał? Lady Leafy. To była przemieniona ta. Ta na A. Aya, nie, Ayla? Ayla. Okej. Tak, mogła pauzować. Pytanie na temat serialu, czy co? Tak. Jaka jest magiczna praca Ladybug, która mógłby naprawić Paryż? Miraculous Ladybug! Jakie święta nie mógł Christmaster się doczekać? Jaki Christmaster? Chyba jak Chris, to chyba Christmas, nie? Geniusz! Okej. Kiedy kameleon kogoś pocałował? Ona... Jak wygląda? Kolor? Zmieniła się miejsce, zmieniła kolor.
Dobra, jaki wygląd? Teraz odpowiedź. Okay. To jest tylko serial, więc nie pamiętam. Sezon, znaczy. Kim był Frozer, zanim był akolonizowany? Sprzedawcą... Czekaj. Sprzedawcą lodówek? To byłoby zabawne. Kurwa! Zabije nas chyba. Game on! O, bardzo mówi, mów to. Aui. Game over. Co robi, co mówimy w takich momentach? Ach tak, game over. Jeszcze raz. Jezu, a to jest pierwszy sezonu. Ciekawe gdzie... No tak, zapomniało ci już. Ciekawe kiedy będzie checkpoint. Czy zaczynamy cały poziom? Nie, no chyba od... No, przy wejściu, okay, dobrze. Bo teraz tylko musimy rozkminić te pierwsze pytania. Szczęśliwy traf! Ale to zabawne, kurde, dla fanów serii takie pytania, no jak? No. Pamiętasz coś z serialu? Ty głupi. No, skończyłem ostatnio piąty. No, a w pierwszym co było? Tak, o Ale fajnie, że... Chyba... No. Jeżeli te same pytania... Nie, o kolejność! Nie, patrz! Kiedy wydarzył się zrozpaczony niedźwiedź, kiedy kogoś dotknął? To jak chyba wtedy Nibirów? Kurwa, nie wiem. Ja pierdolę. Zmienne pytania, ale to mi się podoba w takim razie. Dark Cupid, to wiemy. One się powtarzają, ale i na kolejność, no. Tak, to powiedziałem. Który zakończony złoczyńca walczył najbardziej z Lady... Znaczy, Biedronką Czarnym Kotem? Pan Pignon! Chyba w piątym sezonie czy coś było tłumaczone, że już chyba 53 razy był zmieniony? Coś takiego, wiesz co chodzi, nie? No, znaczy, nie, a, znaczy, nie było oczywiście w serialu tyle razy tylko pokazane, tylko tak wiesz, co chodzi, popularnie, nie? No. Czego żądał Headhunter? Pewnie miłości na logikę, nie? No, oczywiście, że nienawiści. O, tutaj się pomyliliśmy ostatnio, nie? Nie brał wygląd. Nie. Czy był wygląd? Czekaj. Nie, to było złe. Nie, took on the appearance, to było dobre. Nie, złe chyba. To było dobre. A, dobra, okej. Bo się zdziwiłem, bo myślałem, że zmienia kolor. Bywana była w nagrodzenia zmieniając ich w... I daliśmy ostatnio w kwiatnie. Ja dałem w cukietnie. Kwiatki dałem. Kwiaty, i było źle. Albo źle, było źle wtedy. No bo to... tak mówię, że wtedy było źle. No to... Nie wiem, cukierki? Albo fairies? Myślę, że jak ta nazwa taka fana, to fairies może, nie? Nie wiem, kurde. Próbujemy? Dawaj, zgaduj. Yes! Kim był gigantyczny tytan? To myślę, że jest po polsku. Zanim był zakumanizowany. Gigantytan. To był ten. Toddler to jest takie te... Nie, niemowlak. A, widzisz? Tak, niemowlak był gigantyczny, czaisz, bo chciałby dorosnąć. Lol. Który jest... A, to wiemy, Lady Wifi. Teraz możemy zdjąć pomyłki, jak wygramy chyba. Jak wyglądały... Teraz nie krasze? Możemy przegrać już. To był balon... Nie, balon był zło chyba, nie? Balony nie były poprawne. Disco Ball w takim razie właśnie. A. Yeah! I ostateczne pytanie. Jaki szczęśliwy traf Ladybug użyła przeciwko Pixelatorowi? Co? Okej, mam tu totalną pustkę. Jak mam pamiętać każdy szczęśliwy traf, który używam? Pojęcia czarny kosie? Nie, ale... Co na to, żebyśmy zrobili selfie z tą kamerą ręczną, którą udało ci się pozyskać z szczęśliwego trafu? W sumie on powinien jako jej największy fan dokładnie pamiętać każdy moment, kiedy użył. Co to za fanboy? Słaby Steve, słaby. Nie chcesz zobaczyć nas w staromodnym, romantycznym stylu? Chyba ty chcesz zobaczyć, jak ty byś wyglądał na tym zdjęciu. Czuj, że jest lustra. Zdaje się flirtować, wasza dwójka. Chociaż tu jestem, wiecie? Chyba, że... lustro? A, już pamiętam, szczęśliwy traf, to, który był użyty do pokonania Pixelatora, to było podręczne... Poręczne... Lustro. Lusterko. Dziękuję, czarny kocie. Nie zrobiłem tego bez tego pieprzenia, bez sensu. Ale... ja nic nie zrobiłem. O to chodzi. No tak, lusterko, odpowiedź jest prawidłowa. Nie! Ha, game over, gamerze. Niesamowite, on naprawdę wygląda jak Futaba, co nie? Tak, kurde, to jest Futaba! Spójrz na to! Mówię, wzorowali się z Persony 5 na tym. Na tej grze, znaczy na tym serialu. A nie odwrotnie? Bo nie wiem, kiedy ten serial wyszedł, nie? A to nie właśnie. Pierwszy od... Kolejny od 16. Kontroler! To co, parwelizuje moce?
A w Japonii ten serial pewnie jest traktowany jak anime, tylko w 3D. Tak, w Japonii złe moce, no ale pewnie tak. Skoro Japończycy też przy tym pracują. Ale ogólnie trailer... Czekaj, papa, mały, miły tylko. Szczęśliwy traf! Nie, co mówisz? Tak. Dobra, nieważne już. Tak. Była ikonka Discorda. No w sumie tak. Ale na początku to ten serial miał być jako anime, wiesz? Oh, nawet ma trailer, okay. Tak. Czy trailer? No jest, nawet w serialu się nabijają. No, nabijają. Na przykład jest reklama pokazana tego. To jest co PV, nie? Czyli tam. Preview chyba? Preview Watch, czy coś tam. To czasami w serialu było to pokazywane, wiesz? Fiu, to było blisko. Na chwilę myślałem, że będziemy uwięzieni na zawsze w grze wideo. Max bardzo wiele zaplątał rzeczy. To tak jakby władca ciem dał tą grę, aby ustawił tą grę po to, aby zakończył ludzi. Masz na myśli najpierw... Wkurza, po prostu wkurza. Chciałem szukać innego słowa ładniejszego. Nie ma ładniejszego. No chciałem powiedzieć bulwersuje, ale to brzmi... Najpierw ten wkurza ludzi, a potem ich akumatyzuje. Nie powiemy na pewno, ale będę miała moje oczy otwarte. To wie, co władca ciem, do czego on jest zdolny. Będę trzymał moje ostre uszy wyostrzone. w poszukiwaniu wskazówek również. Trzymaj się, milady. Będzie w kontakcie, w tym przypadku. Chwilę później, jak zawsze, kurde. Także nie zawsze chwilę później, wiesz? Nie zwróciłeś uwagi. Zawsze chwilę później. Tak, chwila ciekawe, później. Ciekawe, ile ta chwila trwa. No co nie? O, mam wiadomość od Eli. Prosi, aby spotkała się z nią w... barakach? Nie, tak sobie nie jest bardzo. Czyli bardzo poważnie. Nie ma co tam odpoczywać, jak przypuszczam. Udaj mi się tam szybko. Ale najpierw... Yo-yo grapple! No, nowa moc. Ja myślę, że... Raptem po godzinie minęło, myślę, że jeszcze możemy się poświęcić na jedną misję, nie? Ta, dajemy. No, tylko rozwinąć najpierw postać. Już jak znam już skrót do niego. Ja teraz chyba moja kolej, nie? Teraz moja kolej była chyba. Jak nie, twoja? Czekaj, twoja. Nie, moja. Twoja. No. I twoja. Teraz ty, czekaj. Masz. Moja kolej była tylko w tym, żeby wykupić tego ci brak. Leczenie. No, leczenie, to masz akurat. Leczenie. Jedno życie? Teraz moja, ale akurat na istnienie. No nie, ja, no ja właśnie, na to sobie zostawię. No. Na następny raz będzie dla ciebie. Mhm. To wracamy do sklepu. Chyba rozkminiłem w końcu, tak zrozumiałem ich relacje. No. To jest, czekaj, pozwól mi opisać. No mów, ja bym akurat szedł tam, gdzie trzeba. Więc, nasza protagonistka... Nie, dobra, inaczej, zacznijmy od alter ego. Czarny kot, Simpi, do Biedronki, ale Biedronka go nie znosi, wkurza ją. Bo, tak. bo jest simpem. Taki cały czas jej u stóp leży. Tak. Ma go dość. Tak. Podczas gdy ona simpi do kota, do jego alter ego, jego prawdziwej tożsamości. Adriana. Tak. Bo on ją tak troszeczkę ignoruje. Znaczy nie, że ignoruje, w sensie, że nie pokazuje jej zainteresowania. Tak, tak. Jest zainteresowany Biedronką. W sumie poproszę to tak, no. To jest całkiem zabawne. To jest realistyczne. To jest bardzo, bardzo jak w prawdziwym życiu. Nie, no zrozumiałeś, ale tak jak ci wyjaśniłem, nie, że lubią nawzajem swoje persony. Nie, dobra, wiesz, co chodzi, nie? No, wiem. Dziewczyno, nigdy nie uwierzysz. Właśnie widziałam coś, co totalnie mnie pomieszało w głowie. To było co takie było? Dziwne. 10 minut temu Kagami... Co było jeszcze raz, Barge? Już wiem, jesteśmy przy tym porcie. Barge to chyba jest ta taka łódź? Znaczy, tak jakby łódź? Barka nowego, no właśnie, to wiadomo, no. Nie, śmieję się, ale nie, faktycznie w serialu jest używana taka łódź, na której mieszka właśnie ten Luka, ten niebieskowłosy, co ty go dubbingujesz, razem z matką i tam innymi postaciami. Znaczy, siostrę ma. I faktycznie mieszkamy na barce, znaczy na tej łodzi. Więc nie wiem, czy to nie jest faktycznie dobre tłumaczenie, wiesz? Że barka. Tylko barka jako łódź, nie wiem, jak inaczej to... No, dobra. Więc Kagami wyszła mówmy z barki. Łódź. O, Boże, łódź mówmy, bo za pewnością. Wyszła z łodzi, więc powiedziałam, siema. I wtedy ukłoniła się jak zwykle. Ale wtedy... Co? Ty co? Tak, wiesz, ty co?
Chciałem, bo zapomniałem, że nie jestem na multi. No dobra, dobra. Aha, okej. Okay. Już chciałem ją czytać, kurwa. No wiem o co. Widziałam inną Kagami, która wychodziła z barki. Łodzi, kurwa. Przepraszam. No. Jedyne je w ujmie? No wyszła z tej łodzi. Sobie szczęśliwie chadzając, nie? Spacerując. I pomachała. I pomachała ręką mi i powiedziała bye z takim, no, ostrym uśmieszkiem. I ja myślałem, że takie narka, coś takiego, nie? Mhm. To nie brzmi jak Kagami. Co myślisz? Czy naprawdę zmagamy się tutaj z złośliwymi klonami? To wyjaśniło, jak Max widział nas, obrażamy jego grę. Z czegokolwiek się mierzymy, ta sytuacja potrzebuje więcej śledztwa. Jasne, dziewczyno. Spróbuję osiągnąć tą prawdziwą Kagami. Czemu nie pójdziesz za tą fałszywą? Widziałem ją, jak... jak idzie w kierunku... Czekaj, teraz sprawdzę. Plas de... Ale nie kwestionujesz tego, że powiedziałeś, że widziałem. Nie, zaraz to skwestionuję, bo przeczytam jeszcze raz. A? Dobra, Google Translator. Wybrać francuski. Place de Vosges. De Vosges. Chyba raz tak wypowiedziałem poprawnie. Mhm. Więc czemu nie pójdziesz za tą fałszywą? Widziałam ją, jak szła w kierunku Place de Vosges. Jak plan? A więc, czy ma... No, pisz do siebie SMS-y w tej kwestii. I znowu z buta. I pyk, jest podrosony. A to jojo działa też jak lusterko, czy tylko tak trochę wygląda? Nie, to tylko tak jak jojo. Znaczy, jako jeszcze można dzwonić przez niego. No, bo to trochę jak odlotowych agentkach mi się kojarzy. Mm. Boże, naprawdę wyglądasz jeszcze okropniej niż zwykle, Marinette. Znaczy, ogólnie tak, na szybko, przez jojo można dzwonić i przez tą pałkę, co ma czarny kot, też można dzwonić, nie? Mhm. Lila! Nie ma to czasu, szukam Kagami. Kagami? Ha, w sumie to trafiłam na nią chwilę temu. Zmierzała w kierunku... Place de... Châtelet. I myślisz, że ja to nie uwierzę. A wiesz, to jest to, co ci mówiłem. Nie, że to taka kamczucha, że chuj wiczuwa, czy nie? Mm. Czemu miałabym? Miałbyś nie. Wiesz, że nigdy bym cię nie okłamała. Nara, Marinette. Jakie mamy szanse, że padniemy na Lilę, kiedy gonimy za niby klonem kogoś innego? Co masz na myśli, Marinette? Od kiedy ją znałam, widziałam, że Lila mówi jedno kłamstwo po kolejnym. Totalnie by teraz mnie okłamała. Miraculous? Lisica. A, widzisz, to jest to, co ci mówiłem, że ona jest lisicą, ale kurwa zrobiona przez... Holy shit. To no. To jest mega hot. To ci się podoba? Tak. No. O kurde. O cholera, lubię ten strój. I te kolory. Dobra. O, czekaj. O Boże. Czekaj, muszę się pozbierać chwilę. Jezu, serio? Aż tak? Bardzo mi się spodobał ten design. Kurwa, przekonałem cię, bo dogonałem tego teraz. Trzeba będzie, kurde. Więc sugeruję, że wróciła do bycia lisicą? Nie na pewno, ale to możliwość. Raz byliśmy wykiwani przez moc jej iluzji wcześniej, nie pamiętasz? A na teraz, co sugerujesz? Powinniśmy iść za Lailą? Nie, na razie szukamy fałszywej Kagami, jak Aira mi poprosiła. Jak ją znajdziemy, to będziemy wiedzieć, czy to jest iluzja, czy też nie. No przecież pomyślał przez sekundę, że to jest... Dobra, nieważne. Wiesz co, teraz jak mi pokazałeś tą lisicę, no, to się nie mogę doczekać, aż będziemy z nią walczyli w grze, kurde. O ile będziemy. Shit. Bo dojdziesz na Japonii, powiadasz? Tak, szła sobie do marketu tam przed nami. Chyba kolej, jakby co? Tak, widziałem młodą kobietę noszącą... Spódniczkę, taki... w łatkę... Kurde, jak się nazywa to słowo? Watkę. Spódnicę. No, poszła w tym kierunku. A nie, w tamten, chwilę temu. Ma to sens. Był on pijany. Wiem.
winem, bo to Francja. Markuje ta z czerwonym krawatem. Chyba widziałem na przykład Le Grand Paris Hotel. Chwilę później zawsze. Jest jak dostajesz, ale tak memiczne, nie? Takie, co się działo w Miraculum? Chwilę później. Nie, ale tak wiesz, słuchaj, zobaczysz komuś w tej grze, co się działo. Ty mówisz, no ogólnie walczyłem z panem gołem i chwilę później. Ale dużo tych chwil później. Ale wiesz, o co chodzi, nie? Tak mówisz, no ogólnie walczyłem z panem gołem i chwilę później. Wiesz, taka zmiana aż dykcji, nie? Dobra, podsumujmy. Podróbka Kagami była widziana obok wielkiego białego, nie wiem, budynku do zakupienia? To musiał iść do Adrien, musiał iść do Adriena, także chodziła przy Place de Charlier. Rozumiem, idzie do Place de la Concorde? Place de la Concorde. Szanse są dobre, że znajdziemy ją tam. Pośpieszmy się, Marinette. Dobra. I pewnie biorąc za ten samochód. Rozumiem. Idzie do tego, co mówiliśmy wcześniej. Brzmi jak robota dla Biedronki Czarnego Kota. Czekaj! Opuścisz sąsiedztwo? Dziwne. Nie będziesz mogła wrócić z powrotem, jesteś pewna? Idziemy za klonem Kagami. Okej. Aż dziwne, że nam mówią, że wychodzimy za mapę i czy jesteś pewny, nie? Wow, co jest to? Oh shit! Mais on a des raisons de croire que tu... Eh bien, tu n'es pas toi-même. Mais bien sûr! Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Co to jest rzuta? Oh shit, ona wygląda jak... Jak ta... z Miroset. Mówiłeś, to iluzja. Jej pasowało to lepiej. Lisica? Co to jest? Kto to jest? Chloe? Buu! Buu! Bez kitu! Liczyłem na lisicę, buu! Klonika! Zabierać mi stąd! To klonika! Klonik? Czekaj, wnioskuję po jej nazwie, że klonuje ludzi, a ty? No, coś tak czuję. A, widzisz? Prosi nas o Miraculum pszczoły za pierwszym miejscu. Tak! Z jakiegoś powodu nasza główna bohaterka w serialu dała Chloe Miraculum Biedronki. Miraculum pszczoły. Która miała moc paraliżowania jakoś jak trafi. Tak jak ty masz kataklizm, nie? Kotaklizm. To ona miała, nie wiem, zmienić ginięcie pszczoły? Nie ma na nazwy. Ona ma fajny strój, taki złoty, ale jej klony wyglądają lepiej z tymi tatuażami na twarzy. No, ale tak po prostu mówię, że przez jakiś moment Chloe była... Miała Miraculum pszczoły, ale była tak... Inaczej, ona się nawet przyznała, że ona jest tą pszczołą, wiesz, co chodzi, nie? No. Więc Biedronka stwierdziła, że nie, już nigdy więcej jej nie dam, nie? Gdzie się nie dostał pszczoły tak oficjalnie, że tak ty już nie spoilerował. Mogę sobie pozwolić na tyle, na ile jest, wiesz, ten pierwszy rozdział, pierwszy sezon, nie? Robi klony i... Może nimi sterować, to jest zabawne. No, dlatego my obraziliśmy. No, dlatego Pazacie mógł przejąć. A, czekaj, trzeba cię włączyć. Też zapominam. Też fajny, kurde. Poziom tematyki, jak widzę. Z tymi złotymi cosiami. No, bijemy w susie mojego chłopaka teraz. Znaczy, twojego. No, w sensie. Tak jest jak, możesz tak to jakby on chciałby chłopaka. Teraz masz moc. By ruszyć chyba nie, ale. O, masz! Widziałeś co? A może miałeś to ruszyć? Ja nie wiem. Ale co to dało? Nie wiem, dlatego się zabiłem, bo mnie to aż tydził kapa. Tam nadal żyję. Zlecz się. Ja żyję tam nadal. Teraz już nie. Czekaj. O teraz. Czy możesz się wrócić po mnie? Czekaj, no resp się jak atakuje. Musisz wstać spokojnie. Nie, właśnie. Widzisz, jak atakuje. Czemu nie pokazuj? What the hell? Wróć po mnie, proszę. Jezus. Czekaj, teraz się chyba zrespi. O, teraz się zrespi. Gdzie ja jestem? Nie ja ma. Tam nadal jestem. Jezus. Przez to, że się przytrzymałem tego. Czekaj, wróć, no. On się nadal tego trzyma. O, teraz. Co jest?
ciskam cały czas, a nie? Co ty tam kurwa robisz? Nie macie! Co jest do chuj? Chodź, po prostu. Ja nie mam pyta. Czekaj. No? Pikaj tebe, no. A, okej. Okay. Aha. Możesz się wycofać od tego? Ja pierdolę, o to chodziło? Co jest? Powiedziałeś, jak skoczył. Co nie widziałem? Dobra, weź, ja nie mam siły, chodźmy stąd. Ja to jest Znajdźka! Znajdźka! Jak się... Znajdźka, która odblokowała... Halo? Jezus. To była Znajdźka! To też. Jakaś ważna. To chodź z powrotem. Bo czerwona była. Jaka czerwona, gdzie? No chyba po coś to tutaj robiliśmy. To no tutaj jest. Ten, gdzie to... Kurwa, gdzie? No ja to podniosłem już dawno temu. Nie, to jeszcze nie było tu. Z powrotem. Czekaj, pokażę ci. Jany. Ty. Tu. No nie. A tu? Po ten słup, kurde, tego Pinokia po coś robiliśmy. No czerwony, kurde, ma krąg. Po razy 5. A, tego po coś, kurde, ty, mieliśmy problem z tym kijem. Dobra, zresp się. Próbuję. Żyję. Zjeżdżamy stąd. Nie tędy. Ale skupię, musisz się zrespić, bo nie będziesz skorpić za mną. Głupota. Chodźmy tak, za kloniką, ale, kurde. Ale ta gra jest naprawdę dziwna. Wiesz, co to wychodziło w tym momencie, nie? Ja musiałem Mówi przelecieć... Jest strasznie dziwne. No ja musiałem przelecieć... Ja tylko miałem moc, żeby tak przelecieć, a ty nie. Musiałeś na przystanie zginąć. Wiesz, ta gra jest kompletnie niezrobiona na multi. Ona... No właśnie, znaczy ma kopa? Tak, ma kopa, bez kopa jakby, znaczy... No, tak jakby dodali go w ostatniej chwili. Tak. Jakby gra nie była robiona z kopem myśli. A. Cute. Powiedzieliśmy, że zrobiła statuetkę wielkości swojego ego. Realnie, kurde, ładna statua, kurde, nie? Film Barbie się przypomina. Aha, no, oglądasz? Jeszcze nie oglądałem, ale spoilerów. Mam zamiar kiedyś tam w ciągu następnych tygodni pójść na Oppenheimera i wtedy na Barbie, nie? Jak wszyscy robili, że Barbheimer, kurde, day. Ja to wiem, wiesz, o innym momencie i tak dalej. Ani tego, ani tego nie oglądałem. Ja w końcu zobaczyłem przedwczoraj film, nie, to było nie przedwczoraj, to w poprzednim tygodniu jakoś tak, film Mario obejrzałem w końcu. Już nigdzie nie ma w kinie, tylko u mnie, tutaj 200 kilometrów przejechałem do kina. Żeby... Nie, dobra, na Kanadę schodzimy. Trzeba obejrzeć wrócić. Jeszcze tego Mariona. Nie wiem, no. Ale się opłaciło. Teleporter! Wykorzystują przeciwnicy teleporty jakieś niepierdolone, no. Ta Kaga mi fajnie wygląda teraz z tymi... No nie, wersja klon, kurde. Rzeczywiście, jak ta bohaterka z Mirror's Edge z tym tatuażem na oku. Znaczy mi się w ogóle podobała ta Kagami, wiesz? Znaczy w sensie w serialu i tak dalej. Znaczy, ma fajnie, znaczy, ja uważam, że ona wygląda w ogóle jak główna bohaterka, tylko trochę troszeczkę z innym tym włosów. Przypomina troszeczkę główną bohaterkę, no to tak... Ironicznie. Już miałem to skojarzenie. Ej, tu patrz. Popatrz, to reklama, tak. Bo i mówicie, że jest... To kot. Modelem. Adrian. No czy... No tak. Adrian. No, wiem. Adrian! Jak żona Rockiego. A, ale wiesz, ja staram się to rozróżniać, tak jak wielu ludzi, na przykład Konana i Shinichiego rozróżniają jako dwie osoby, nie? Ja też staram się to tak mówić w ten sposób, nie? I ja no, tam też tak robię. No, więc dlatego... Przekonanie też tak robię. Konan, Shinichi... No, ale... Tylko tutaj zapomniałem imię Adrian po prostu. A, nie? Adrian, no, ale ja mówię, ja w tym przypadku też wolę mówić, że wiesz... Marinette lubi Adriana, nie, że Biedronka lubi Adriana, nie? Tak, te platformy wiem, że... wyglądają troszeczkę jak takie karty chipowe. No, tak jest. Nie, że właśnie zawsze wkurza, że tak jak... Bo panam, że właśnie moja koleżanka na przykład mówiła, że Conan coś zrobił, tak? Jak kurwa Conan coś zrobił, nie? I się okazywało, że gadała w jakimś odcinku, że Shinichi coś odpierdzielił. Jako właśnie, żeby był, no... Wiesz, nastolatkiem, ja ono mi już rzekonam. Tak. Jak kurde? Nie wiesz, to jak tak... to? Znaczy, ja wiem, że dobrze jak pierdol, ale nie mogłem skojarzyć, bo mówiła, że to Conan. I tak. To nie był Conan, to już Shinichi. No rozumiem, że inaczej to sobie zapisujesz. No. A tak mentalnie. A nie, tata! Czemu zabiłeś? Tata nie ma tatuaża. Przepraszam. Czyli co, już po ślubie? Odwołany? Tak. Dzięki, że mnie zostawiasz. Dawaj? To jest. Aha. Ach to! Te klocki, kurde. Co do Ale co mi się bo Jezus. Brawo!
To ma my. Dobra, bo my. A już jest rewizja na tej platformie. Wszystko z wiary. Aha, ty! Cześć, zrespi się. Musimy poczekać, aż to wróci na tamtą stronę. No właśnie. Teraz tylko ja mogę. Zastanawiam się teraz tylko po co? A, bo to tutaj na górze pewnie blokowało, nie? Zrespić. Masz E. Znaczy możesz się zrespić. Nie mogę to przyciągnąć. A, wie, że można bez, ale... W teorii tak powinno być. Tac na dół, a wyglądamy tak zabawnie. Spadamy! Spider-Man, Spider-Man. O, a, wróciliśmy się, kurwa! Wystarczy zaskoczyć tu! Czyli po gówno tam poszliśmy! Tatołak. Bugabo? O. Czaisz, nasza jedyna śmierć do tej pory była przez zagadki. Znaczy przez gracza, no. Znaczy pytanie. A wiesz, że tym pytaniem się podobały? Znaczy jakby nie patrzeć? No było całkiem fajne. Sprawdźcie mi sobie. Dla fanów serii? Pewnie tak. Zrobione? Nie, to ja wcześniej nie zrobił, ale... Ja też nie wiem. Coś włączyło na pewno. No, wow. Co robią przyciski? Włączają różne takie? Ale to było na poziomie właśnie, wie, czarny kot. Tepis nawet coś zrobił, a Biedronka, ta, wiadomo. Dlatego ja nią gram. Dobrze się w rolę wpasowuje, kurwa. Dokładnie, jest ale jasno. Robimy roleplay. No wie, ta, roleplay. Tylko musisz teraz tak jeszcze głosik przestawiać, tak? Nie, jestem Biedronka. A właśnie, ale wkurza mnie, że tylko raz się przy tobie zająkała moja postać, wiesz? Bo ona się często jąkała w serialu. Więc odcinek, a tutaj było tylko raz, tam wiesz, przy tym pierwszym spotkaniu jakby, nie? No bo nie było dialogów do tej pory chyba aż tak dużo. Między nami, no ja wiem, ale... No smutne troszeczkę. Oho! Jak wejść? Jak dostaniemy się do czerwonego makro? Nie, dobra, wywalone. O! Czekaj, tutaj coś jest? Można coś nie robić? Nie, to tam dalej trzeba iść. Wyglądało jakby to był przełącznik jakiś. Właśnie Fontanna! Wieczar, zabij mnie. Elle veut construire un temple à sa gloire? Bon boulot, ma lady. Dobra, to ma lady. Wieczar, stąd zlatujemy. Nie wiem, to jest teleport po prostu, nie? Ach, te francuskie dachy, kurde. Takie romantyczne. Wiadomo. No w końcu Francja, nie? No. Paryż. Najlepszy na... Tylko potrzebujesz mieć podwójne skoki, żebyście dostali te dachy. Tak było. Wyobraź sobie francuską jakuzę, kurde, gdzie po Francji chodzi. O Jezus. Po dachach skaczesz? Jezu, wyobrażam sobie Kiryu, który po dachach skacze. Jezus Maria. Albo Frenchiu, nie? No. Frenchie. Z Boysów. No, tak. Znasz serial The Boys? Coś mi mówi nazwa, niech oglądałem chyba, wiesz, więc... No, to tam jest właśnie Francuz, nie? Jeden z bohaterów. On byłby, kurde, główną postacią w takiej jakuzie francuskiej. Wiem, zresp się. Takie przydatne, kurde, zawsze mnie zabijasz, ale kiedy mam... wtedy, kiedy najbardziej niekorzystne byłoby, że mam się... Zresp się mówi, że się zrespić. No tak. Właśnie. Bo jestem Biedronką. Masochistką. No, sadyską. Nie, czekaj, sadyską, przepraszam. No. Masochistą jest ten, kot. O, coś dla ciebie. Tak jest. Kurde. Otwórz drzwi albo co? Przycisk. Lol. I teraz dla mnie. Kurde. No, to się nie mogę skończyć. O, dobra. Nara. Ach, lol. Cześć. O, radzie to... no, normalnie. Ej. Kogo? Aha. To zabawne, że zbieramy niby różnokolorowe te makrosy, ale... Nie, każda inną cyfrę jakby tego. Czekaj, to przodu. A, okej. Okay. Czyli zbieramy różne jednak. To co się dzieje? Nie, to chyba tylko dla stańczki. No. Czekaj. Lol. A normalne wejście jest gdzieś tutaj po prawej, o co chodzi? Ty, tędy chyba. No, na górę. Ty, aż zgłupiałem teraz, wiesz, bo takie... Ty coś robisz, ja coś robię, dobra. Okej, musi być popularnie. Nie, tak dla pizzu. Dla znajdźki!
No. Ale podoba mi się, że przeciwnicy teraz mają te wyglądy różne takie. Znaczy, bo to klon, nie? No to klon. Klonów wielu. Znaczy klony dwóch typa. Tej Kagami i Lukej. No, ale właśnie, że jest więcej niż jeden rodzaj postaci dla tych normalnych przeciwników. No tak, to się zgodzę, no. Oui, oui. Rozpieszczył mnie, że zrobiliśmy podwójny skok i się cofnęliśmy jednocześnie z tym, wiesz? Że chcieliśmy zobaczyć... Synchronizacja. No, ale że mamy to samo myślenie trochę, nie? Że takie, o, widzę monetę! Inaczej, o. Powiedzmy, że to był ten. Ta monetka, nie? Więc skaczemy w lewo. A, sobie. No i tata się pojawia jeszcze jako ten silniejszy, mocniejszy wróg. Ale wiesz, powiedzmy, że to, o, tutaj jest moneta, powiedzmy, nie? I wiesz, obydwoje biegniemy tak i nagle, hiu! Wracamy po nią, ale w samym momencie, nie? Bez gadania się. Kurde, dużo złota tutaj wyrobiła ta... klonika. Chloe, no. A czy klonika, tak. Chloeka, kurde! No razie, zaraz do niej dojdziemy. A gdzie jest? Zabity? No tak, ale mógłbym się normalnie zrespić, a teraz... Gdzieś mnie tam przyblokowało. O nie! Żyj! No żyje. Ja mam umrzeć? No gdzie ja jestem? Zresp się. Nie mogę! Możesz. Ja... Teraz. Przycisk się pojawił. Wiem. Widziałem. Dobra, gdzie czyli jest ta te makrony są na całą grę, a nie, że każdy poziom ma swoją własną tak, ilość. Tak. Że na przykład na całym mapie jest to. Bo pomyślałem, że po tym, że czerwony daje... 5, czy ile to było, że daje więcej niż jedno? No, myślałem, że one po prostu wszystkie się wliczają do jednego. Nie, zwróciłem uwagę, że na przykład od nowa się liczą za każdym razem, wiesz? W tym samym momencie dobicie, kurde. No dobra. Chyba tutaj dochodzimy do końca, tak mi się daje, wiesz? No, to będzie bossem. O! Esper? Nie chciałaś królowej pszczół? To jest mi w siebie raz królika. No i dobrze, wolę królikę niż tą pizdę. Co jest? Co do cholery? Sklonowała się! Ciebie też może. Nie, aha. A mamy znaleźć tą prawdziwą. Kataklizmę? Yeah. Kataklizmo! Żrej mój pierścień! Jestem Adrien. Moją ulubioną postacią z Batmana było Catwoman. Lol. Złamanie! I? Moja kolej? Jak widzisz? Startuję, najpierw walka. Biją! Nie! Ja złamałem X-a i chciałem, żeby komu pija. Szczęśliwy traf! I chuj, nagle klej, nie wiem. Ale aparat. Znowu. Tarcza? Co to jest? To jest garnka pokrywka. Nie, na kosz! Na kosz? No. Czyli do śmieci z nią. No tak. Wiadomo. Retour à l'envoyeur. A to lustro! LOL! O, nie wierzę, ty też! Bez kiedy, co to się dzieje? Oślepić blondynę! Straciła komórkę, czyli wygraliśmy. Dokładnie. Zrób tak dziewczynie w prawdziwym życiu, nie? To kurde, chyba płacz. Wiem. To co? Pora pędzić złe moce? Mam cię. Pa pa, mimo tylko. Wspaniała biedronka. O, telefon naprawiła. No, o, bo tak działa. Załatwione. Trzy kilka ich pip. No bo to, bo to mnie. No. To nie dozwyczaj mówić, że tak gada? Niedorzeczny, już przyszedł kot niedorzeczny. Niedorzeczna biedronka tak powiedział. Co jest? Co to i nie koniec? To z tego Sfinksa. Va te cacher, Chloé! C'est dangereux! Tu me donnes pas d'ordre, Ladybug! Compris? Zaklęłam ją. Co? Bondage! O nie! To ty mowa skry już! Nie, tego nie mowa w serialu, o co ci mówi, nie? To już skry! Ta porwana! Czyli ten Sfinks jest nowy. Ten odkłos! LOL. Tak.
Powstanie Sfinksa, nie? Rise of the Phoenix. O Boże. Zaczyna się oryginalna fabuła, kurde. Oryginalna, no. Oryginalne. O nie, nie teraz. To na nic. Również się zaraz transformuje z powrotem. Chloe musi poczekać, niestety. Cokolwiek to było, wyglądało, że było zainteresowane z Chloe, ale nie żeby ją zranić. Naładujmy swoje baterie i uratujmy wtedy Chloe. Tak myślałam, ogarniam się później. W ogóle jest coś takiego, że jak oni żyją dokończę zdanie, nie? Jak używają tej mocy specjalnej, czyli ty używasz kataklizmu, a ja szczęśliwego trafu, to wtedy od tego momentu mamy około 5 minut, żeby się odmienić. Ale możesz na przykład, na przykład Tiki, czyli ta czerwona, no te dżiny w cudzysłowie, potrzebują coś przekąsić po prostu, zjeść i mogą znowu użyć mocy, nie? Więc możesz się odmienić, tam wiesz, minutę na to, żeby coś zjadł i znowu się przemieniasz, nie? No ale dlatego nie... Liczenia. Ale dlatego nie biegliśmy za nią, bo się zaraz odmienimy obydwoje, wiesz co chodzi, nie? No bateria musi zostać naładowana. No. Władowaliśmy się. Tak, kontynuując. Interesujący zwrot wydarzeń. Wygląda na to, że pojawił się nowy gracz przy stole. Chloe została porwana. To może być okazja na level up. Teraz nadszedł czas, by zastanowić się nad kolejnym ruchem. Reporterka, chcesz się być, czy ja mam być? A ty dawaj. Dobra. Przeszkadzamy w aktualnym nadawaniu z powodu specjalnego raportu. Nowe zagrożenie się pojawiło w formie gigantycznego Caterpillara, który się pojawił w Place de la Condor. Badając tak w światach, dosłownie wyszedł z ziemi, kiedy Czarny Kot i Biedronka mierzyli się z kolejną akwizowaną superzłoczyńcą samego królika. Było potwierdzone, zanim parowało, że ten złoczyńca porwał nikogo innego niż własną córkę majora, Chloe Borges. W reakcji na te wydarzenia major Borges zaczął zamknąć każdą szkołę w Paryżu, aż do kolejnego powiadomienia, uważając się, że więcej dzieci będzie porwane. Policja nie może znaleźć tego typa, jak na razie gadamy. Proszę, Biedronko Czarny Kocie, jak macie tę wiadomość, ocalcie miasto Paryża, znaczy cały Paryż na nas kolega. To była niezła milfa. Do wiadomości, Tiki. Nie można go znaleźć. I porwało Chloe. Musimy coś zrobić, Marinette. Masz rację. Ogarnijmy teren naszego sąsiedztwa dla wskazówek. Przecież musiał zostać jakiś szlak. Musimy go znaleźć. Ale jak? Możliwe, że został jakiś ślad gdziekolwiek idzie. Jak znajdziemy cokolwiek, co po sobie zostawia, ogarniemy lokalizację jego. A przynajmniej gdzieś udaje. Dobra myśl, Marinette. Więc poszukajmy w takim razie. Tego czegoś. A, te pióra chyba. Moc wyświetlania kokat noir. Dobra robota, Marinette. Udało ci się znaleźć wskazówkę. Dokładnie. Jak znajdziemy ich więcej, to dojdziemy do niego. Idziemy. Ale dopiero. W następnym odcinku.